Witam Was serdecznie. Ja jestem Prakero i zapraszam Was na dziesiąty odcinek naszej serii w grze UFC 4. Stwórz zawodnika. W tym materiale pokażę Wam Scotta Askama, którego ostatnio specjalnie dla Was zrobiłem. Jeden z użytkowników o imieniu Marcel22 spytał mnie, czy może teraz Scott Askam pod materiałem, gdzie zrobi, robiłem Mameda Kalidowa, więc. Proszę Marcel, oto masz specjalnie na Twoje życzenie Scott Askam we własnej osobie. No i przejdźmy sobie w takim razie tutaj do informacji. Jeżeli chodzi o typ zawodnika, no to tak jak tu widzicie Kickboxer, Akrobata wybrałem. Jeżeli chodzi o tutaj o informacje ogólne, to przechodzimy do nich. Jest to mężczyzna, waga średnia, 1,11 84 kg wagi, waga średnia, wiadomo, tutaj macie wszystko pokazane. Pseudonim wybrałem Hurricane, bo niestety nie było żadnego Huntera. Pochodzenie Manchester, Anglia, wiek, pozycja walki, postawa John Dons, Dodson, bo mi się wydaje, że to jest taka dobra postawa walki. Zresztą zobaczcie sobie sami, no mniej więcej, wiadomo, że ta garda będzie trochę wyżej, ale podobnie się rusza. Muzyka na wejście, bombs, tak jak tutaj widzicie. Przejdźmy sobie może do wyglądu, bo to jest ważne. Jeżeli chodzi akurat o włosy, to wybrałem włosy numer 23, bo były to takie najbardziej podobne do tych aktualnych, które Scott Askam ma, ma, więc myślę, że jest OK. Brwi wybrałem numer 8, zarost bez, obłosienie ciała nie ma, kolor włosów ciemny brąz i wszystkie tutaj te brwi, zarost i owłosienie ciała wybrałem w tym samym kolorze, jeżeli chodzi o głowę, no to wybieracie sobie szablon numer 6. Przejdźmy sobie teraz do modelowania, jeżeli chodzi o tutaj te pierwsze trzy parametry, no to wydatność i rozmiar bez zmian, wysokość zmniejszyłem do 40, jeżeli chodzi o brwi, to kształt podniosłem do 65, wysokość do 65, szerokość obniżyłem do 40, wydatność bez zmian, oczy, pierwsze dwie statystyki na 50, później rozstaw 45, głębokość podniosłem do 80. Bez fałdy nakątnej, kształt i nachylenie bez zmian na 50, jeżeli chodzi o policzki, no to masywność 40, szerokość 45, pozycja 50, uszy, wydatność 70, mi na 50, uszy zapaśnika 75, tutaj macie nos. Tak naprawdę jeżeli chodzi o nos, no to tylko grzbiet podniosłem do 55, pozycję do 60, wydatność czubka 55, szerokość czubka i, i rozmiar nos że zmniejszyłem do 20 szerokość nosa też do 20 nachylenie nosu bez zmian myślę, że możemy przejść do szczęki i tutaj głębokość zostawiłem taką jaka była, wysokość zmniejszyłem do 30, szerokość do 45, masywność do 40. Broda tutaj macie wysokość 40, szerokość 50 i wydatność 50. Jeżeli chodzi o usta, to nic nie zmieniałem, zostawiłem takie jakie były, chociaż chciałem bardziej takie proste te usta zrobić, ale nie dało rady, więc zostaną takie jakie są. Nachylenie 50, kształt górnej wargi 40, dolnej 50. Jeżeli chodzi o głowę, to by było wszystko. Oczy, wydaje mi się, że Scott Askam ma takie trochę ciemno-niebieskie, ale mogę się mylić. Jeżeli się mylę, to napiszcie mi o tym w komentarzach, to się poprawi. Jeżeli chodzi o tułów, no to tu wybieracie ciało numer 4, jest to najbardziej zbliżone, zbliżony wygląd ciała do tego, który, który miał Scott Askam. Tutaj lepszego nie znalazłem, więc myślę, że to będzie. Że to będzie ok. Eee, no i co? No i chyba ubrania. Aha, ubrania, czekajcie. Ubrania to wybrałem. Spodenki. Eee, spodenki, czekajcie. To były spodenki Muay Thai. Tak, spodenki Muay Thai. Eee, 3, 4, 5 od lewej. Jeżeli chodzi o rękawice, no to wybrałem rękawice białe. Tutaj, tak jak widzicie, drugi rządek ostatnie po prawej. Jeżeli chodzi o ochrania zębów, to wiadomo, wybrałem taki jaki widzicie United Kingdom. W końcu stamtąd pochodzi z Kotaskam. No i chyba to wszystko. Emotki to tutaj sobie ustawicie według siebie. Ja mam nadzieję, że ten materiał się wam spodobał. Postarałem się zrobić najbardziej podobnego Scotaska i, i mam nadzieję, że mi się to udało. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie suba i zapomnijcie kliknąć dzwona, żeby nie pominąć żadnego filmu na moim kanale. Ja będę zmykał. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej hej.